Cześć, tu Kraj, witam was na kolejnym odcinku serii TDM. Dzisiaj również pokażę wam klasę maga, bo na poprzednim odcinku, no jakby nie było, musiałem troszeczkę zająć się purposem i nie byłem w stanie wam powiedzieć coś nieco na temat tej profesji. Otóż mag jest średniodystansowym wojownikiem. No, gdyby tylko mini ktoś nie zasłaniał, to byłoby bardzo fajnie. Troszeczkę ma skilli supportowych, na przykład ta aura, którą tutaj widzicie, ona daje... O, panie, nie, myślałem, że jeszcze utopię. A tak, to cię musimy bić łapką, znaczy łapką, mieczem. Dobra, wiesz, zginął, uleczymy się tak. Więc tak, skill jakie mam? Na prawym przycisku przy mieczu mam mój laser. Taki już w sumie tylko widzieliście, całkiem fajny skill. Bardzo przydatny i pomocny zarówno w walce wręcz, jak i w walce na naprawdę daleki dystans. W momencie, kiedy no, mag nie ma zbyt dużo umiejętności gonienia kogoś, więc to jest naprawdę przydatne, jak kogoś staramy się dogonić. Ajwaj, dobra, musimy to wyłączyć, naszą aurę. Uuu, ale laga, gościu miał. Gościu albo ja. Laser ma ten problem, że niestety jeżeli zasłoni jakiś sojusznik nam, to po prostu stracony. Ładnie mnie zrzucił, dobra. Taką drugą umiejętność, to będzie na toporku, no teraz nie mam toporka, jest właśnie kula ognia, którą udało mi się kilka razy strzelić, tam chyba ze dwa razy strzeliłem z niej. I jakie ona ma właściwości? Po pierwsze podpala, po drugie odrzuca i zadaje jakieś tam obrażenia. Jest bardzo przydatna, ponieważ jest to, na dobrą sprawę, przynajmniej w moim buildzie, jedyna możliwość poruszania się po mapie innego niż chodzenie. I w momencie, kiedy muszę się gdzieś daleko dostać, po prostu strzelam sobie pod nogi, robię takie tak zwanego rocket jumpa. No chłopie, tu będziemy miał walkę. Ale walcz. O, dobrze, walczysz, bijesz go. Kibicuję ci. Więc... O, jest! I teraz sam na dwóch został. To prawda, ten Maciek ładnie tam ich bije, 3 kile ma. I coś fajnie tutaj tworzy. O, panie, jesteś martwy, ale nic jeszcze nie chcę... No, mówić. Dobra, i w tym momencie, dzięki temu rocket jumpowi, jesteśmy w stanie, no, wskoczyć na wysokie... wysokie miejsca i wysokie tam tereny. Dzięki czemu jak ktoś nam jakiś assassin czy jakiś inny człowiek nam ucieka, to jesteśmy w stanie go dogonić. Dobra, kolejnym skillem jest to podczas wyrzucenia miecza lub wyrzucenia topora, czyli naciśnięciu u mnie klawisza Q i standardowo w Minecrafcie klawisza Q. W tym momencie pojawia się wokół mnie taka aura, jak widzieliście. Ta aura została ostatnim czasem troszeczkę znerfiona, troszeczkę osłabiona, ponieważ dawała wcześniej prota dwójkę, slowa oraz zamraża wodę, w tym momencie daje wszystko to samo, tylko że prota jedynkę. Dostajemy po prostu tak jakbyśmy mieli, na której części, tak mi się wydaje, że to jest po prostu tak jakbyśmy mieli na jednej części zbroi prot 1, czyli redukcję obrażeń półtora, na półtora punkcików, oraz no slow dla przeciwnika, czyli jak już ktoś wpadnie w tą aurę, naszą tą lodową zbroję, no to już prawdopodobnie go dogonimy i będziemy mogli zabić, oraz zamraża wodę. Jest to na tyle fajne, mam nadzieję, że uda mi się na odcinku coś takiego uczynić, że w momencie, jeżeli ktoś będzie głęboko pod wodą, my staniemy nad nim z tą lodową aurą i zamrozimy wodę nad nim, to w tym momencie go uwięzimy w takiej klatce i on nie jest w stanie wyjść spod wody, a wiecie, co się stanie, jak zbyt długo się siedzi pod wodą. Dobra. Oprócz tego moim takim skillem podczas machania miecza to jest taki Glacial Shroud, to się nazywa Glacial Blade, i jest to, leci po prostu na niewielką odległość, to jest bardzo niewielka odległość i bardzo niezbyt celne to jest. Sopalek lotu, który zadaje 3,5 obrażenia w tym momencie, jest to przydatna umiejętność w momencie, kiedy chcemy trzymać kogoś na jakiś tam dystans. O, ten pan ma huka. Czekajcie, ja jestem... A to są moje chłopaki. Ja stąd lepiej pójdę i tu pomogę. Dobrze, chyba pomogłem. I co, nasz jest 3 na 3. Aj, Maćku nie. Aj, waj. Za bardzo myszka mi się zaczęła latać, to trudno. No, nie jest słaby, jest to całkiem dobry gracz. Fajnie, przyjemnie się gra przeciwko silniejszym graczom, a nie tylko wyłącznie przeciwko osobom, które pierwszy raz grają w tę grę, więc jest fajnie.
No ale co? No w tym momencie nasza drużyna. O, to już jest na przegranej pozycji. Tutaj ten Macie naprawdę ładnie gra. Zwłaszcza, że jeden z naszych sofa. Jak zwykle. Full noob, tego opcja włączona i gdzieś tam z tyłu się ukrywa, zwłaszcza grając jeszcze Knightem. No panie, to teraz to już umiera, no, nawet mi nie jest ciebie szkoda, nawet nie jest mi ciężko. Zabij go, Maćku. Bardzo, bardzo fajnie, tak. No nie, no, z takiego, z ten Sofi, przykro mi, ale ten Sofi to już jest totalny dno, gracz, którego nie chciałbym mieć w drużynie, totalnie. Bo to są, ja rozumiem, że ktoś może być słaby. I pójdzie i przegra pojedynek 1 na 1. Że ktoś może nie kojarzyć skilli i nie używać dobrze rotacji tych skilli. No ja też nie jestem jakiś świetny w tym. Ale osoby, które unikają walki, zostawiają drużynę gdzieś indziej i po prostu dochodzą do wniosku, że schowanie się i poczekanie do końca gry to jest bardzo dobry pomysł. Nie, to jest najgorszy pomysł, jaki możecie zrobić. I takich osób po prostu nie szanuję i nie lubię. I szczerze mówiąc, jakbym miał kogoś takiego w drużynie, z kim jakiś znajomy, który by tak grał, to bym raczej go nie zapraszał na grę. Dobra, tak czy siak, oprócz tego superka lodu mam jeszcze jeden skill. No niestety został troszeczkę właśnie tutaj, dostałem właśnie nerfa jako czarodziej, jako mag. Ponieważ wcześniej miałem redukcję cooldownów i ja mogłem strzelać, no tak zwany spamować, strzelać tym moim laserkiem, no co 5 sekund, co 4 sekundy, dosyć często. W tym momencie jednak 7 sekund to jest minimalny czas, jaki mogę sobie postrzelać. A zamiast tego mam umiejętność, która zwiększa mi po prostu ilość mojej many. W sumie mogłem sobie to zmienić na regenerację. Tak, to jest to. W tym momencie będę miał troszkę szybszą regenerację, mniejszą pulę many, ale szybszą regenerację. Zobaczymy. Przepraszam, zobaczymy, jak to z tym wyjdzie. Dobra, znowu jestem przeciwko Maćkowi, znowu fajnie, może pewnie znowu mnie zabije, ale co tam, przynajmniej sobie pogram, ale na szczęście ten Sofi 8 już nie jest ze mną w drużynie, więc może w tym momencie trochę mniej nerwów będzie mnie to czekało. Dobra, muszę uważać na takie miejsca, gdzie on mógłby mnie przyciągnąć. Przy okazji cały czas strzelając, o tutaj pójdziemy we dwójkę, chociaż nasz dwójka tutaj to... O, tutaj pana zabijemy. Gdzie on jest? O, jesteś, gin. Dobra, zginął. Mam first blooda. Teraz zajmę się tym panem. Też jak idiota się zachowującym. Dobra, zostawimy go na później. W tym momencie może moja drużyna potrzebować pomocy gdzieś indziej. Tylko gdzie? Tu. Tu kogoś widzimy, to tu do kogoś idziemy. Jakiś łucznik? Łucznik, który mnie nie widzi. Dobra, i nie ma kolejnego. Jest dobrze. I szczerze mówiąc, teraz zostało nam dwóch ludzi. Maciek zginął gdzieś tam, jeden jest tutaj, więc go po prostu będziemy do niego strzelać z laserka. Naszego i kul ognia. Wiem, że podpalenie za dużo w tym momencie mu nie da. Znaczy mi nie da, bo on jest cały czas w wodzie i... Ale to zawsze są obrażenia od impaktu. Od uderzenia, uderzenia, dobra. Sofi zginął już. Czyli to, co można było się spodziewać. I w tym momencie ja lecę. I już. Jest. Tu więziłem swojego sojusznika. Co prawda to tak... Daj. No, nie miało to sensu żadnego uwięzienie go ani uwolnienie go, bo to już i tak był wygrany mecz. Jedynie co jakbym, nie wiem, o kile się starał bardzo, ale to tak nie do końca. Więc jakby to było nie ostatnia walka, to musiałbym bardziej uważać, wyłączyć tą swoją aurę i wypuścić go tego na powierzchnię i wtedy dopiero walczyć. Dobra. Dostałem 12 flaszuków, więc w tym momencie mógłbym się pobawić troszeczkę tutaj na w lobby, ale no, nie będę tego robił na odcinku. Jest 8 osób, więc tutaj zrobię malutkie cięcie i powrócimy w momencie, kiedy będzie start gry. Dobra, i jesteśmy po krótkiej przerwie. W tym momencie jestem w drużynie... O, Maciek już wyszedł niestety z gry, więc nie jest nic zbyt ciekawe. Grozman w poprzedniej grze troszeczkę lepiej się wykazał i ponoć nawet według tego Maćka miał haki. Nie wiem, na ile to jest prawda, bo często ludzie krzyczą haki, a potem się okazuje, że no, człowiek jest po prostu dobry, co też jest z kolei denerwujące, no ale to już takie jest. Ostatnio, zresztą, grałem sobie na SG
i cały serwer na jednego gościa, no dosłownie każdego, kogo on zabił, chyba zabił z 8 osób, mówił, że to jest haker, a jak sobie z nim powalczyłem, to po pierwsze nie miał haków, a po drugie naprawdę gościu był inteligentny, naprawdę fajnie grał. Ja tam grałem klasą, gdzie miałem miniony i on po prostu ładnie, pięknie wycofywał się do tyłu do momentu, aż kiedy oddaliłem się od tych minionów i w tym momencie zaatakował czysto, ładnie, po prostu bezbłędnie, rzecz, można by powiedzieć. Nie lubię takiej sytuacji, kiedy nie widzę, gdzie są wrogowie, bo nie wiem, gdzie mogę strzelać wtedy z laserka. Dobra, no panowie, gdzie wy tam jesteście? Wszyscy na górze kampią? Jak tam na górze kampicie, to ja będę was ostrzeliwał. O, widzę jedną osobę. No, sojuszniku kochany, to do najinteligentniejszych nie należało. Okej, okay, to jest mój. No nie. No nie. No i już nas jeden zginął. Najgorzej, że ja w ogóle nie wiem, gdzie się walka dzieje. A ludzie umierają. Tu jakiś łucznik jest, dobra. W tym momencie dam sobie z nim spokój. Nie lubię tak dopikać do łuczników, więc... O, tu widzę dwóch asasinów. Jestem ciekaw, czy dwóch asasinów jestem w stanie pokonać. O, 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 panie, tu jeden. Jeden mi został. Tamtego miałem co prawda pod wodą i... Aj, waj, teraz nic nie widzę. Dostałem ze smoke aurora. A, ta sofa, o której tak narzekałem, w tym momencie daje mi popa... Aha, ja byłem sam. A, aj, waj. No nic, trudno. Nie zawsze się przegrywa. Nie zawsze się wygrywa. Dobra. Bierzemy dalej maga. I dalej próbujemy zrobić coś fajnego. Może jakiś fajna akcja mi wyjdzie. Dobra. No to w tym momencie mam 7 na 10 graczy. To znowu zrobię małe cięcie. I jak będzie start, to ruszymy ponownie. I jesteśmy po krótkiej przerwie. W tym momencie zaczynamy kolejny mecz na mapie z zamkiem pośrodku. Jest całkiem fajne, mi się podoba. I zobacz... Nie, 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 panie, nie, nie strzelaj do nas ogniem, to jestem twoim sojusznikiem. Jestem twoim przyjacielem, dlaczego chcesz mnie podpalić? Dobra, w tym momencie jesteśmy w niebieskim teamie i będziemy zabijać czerwonych. I mam nadzieję, że zabijemy chociaż jednego czerwono-kolorowego, nikowego. O, panie... Tu! Tu! Spadaj mi stąd. Dobra. Tu! Panie, masz tu. Puf, z laserka. Tu! Z lasera strzelamy. U! Zabiłem. Wow! Szczerze mówiąc, no... Pff, nawet się nie spodziewałem, że trafię. A ten... A ja do tego... dobra, z tego powalczymy. O, i zginął. Dobra. I kolejna gra, tym razem naprawdę ładnie poszła. Więc zobaczymy, jak wyjdzie następna. Dobra, i witam was po krótkiej przerwie. W tym momencie jesteśmy na mapie znowu z zamkiem w centrum. Te mapy są losowe. I ja nie mam żadnego, że tak powiem, wpływu na to, na jakiej będziemy grać, więc no, mogą się powtarzać nawet i może być cały czas ta sama jedna. No ale trudno, każda mapa według mnie jest fajna, na każdej lubię grać. O! Panie? Mi tu jakieś... O! I bierzemy go. Gdzie on zniknął? Tu jesteś. Panie, gin. I poszedł. Strzeliło niepotrzebnie z laserka. My jesteśmy czerwoni, musimy bić niebieskich. Tu mamy jednego niebieskiego. Idealnego, żeby do niego strzelić z lasera. Chyba nie trafiłem. Chyba poszło po tych, po ziemi. Trudno się mówi, ale go gonimy dalej. O, teraz go trafiłem. I pomogłem. Co prawda, ta pomoc nie była aż tak bardzo potrzebna. Ale pomogłem. Aj, waj, nie strzelaj do mnie, nie strzelaj.
I dziękujemy. O tym mówiłem. Arctic Ice. Po prostu świetny. Świetny skill, bardzo fajny sposób na zabicie kogoś i koniec. I wygraliśmy. Całkiem ładny meczek. Jeden kill dla mnie, parę asyst i 3 kill dla MXXCY Mixci. Dobra, i w tym momencie zaczynamy kolejną rundę. Wytnę znowu i po prostu pojawimy się przy następnym rozpoczęciu. I chwitam was po krótkiej przerwie. Tym razem jesteśmy na mapie z takim fajnym centrum, kamienną budowlą w środku. Jesteśmy w drużynie niebieskich, będziemy musieli bić czerwonych. I zobaczymy, co tym razem nam z tego wyjdzie. O, już widzę jakiegoś bruta biegnącego. Albo stojącego gdzieś tam w miejscu. No, panie, zły człowiek. No. Nie lubię bardzo, jak już celuję, już taki zadowolony jestem tego i w tym momencie... ktoś mi po prostu wejdzie. Wow! Tego nie zauważyłem. Tak, ładnie wyskoczyli. Ja się tam gdzieś rozglądam, a tutaj strzelają do mnie. No dobra, nic to... Ojejku, no nie, to w tym momencie nasza drużyna trochę dostanie w ciry i raczej z tego nic fajnego nie będzie. No ale tak to jest, jak się w tym momencie człowiek rozluźni, koncentruje na raczej na wycelowaniu w kogoś tam i nie zauważy, że ktoś do ciebie biegnie. No po prostu ładnie tutaj chłopaki przeskoczyli tą rzekę. Czy jak oni tam przeszli do mnie, może górą? W sumie nie zdziwiłbym się, górą da się ładnie przejść. I zaś kogoś od tyłu. Dobra, o, przynajmniej nasza drużyna ma jednego killa. Więc najgorzej nie jest, a tu chłopaki kampią. No nie, panowie, nie kampcie tak, nie, no już tyle razy mówiłem, co prawda oni mnie tutaj nie słyszą. Ale tyle razy się wypowiadam na temat takiego kampienia. No teraz patrzcie w dół, on wam tutaj w jakiś sposób będzie próbował wejść. No nie no, jak będziecie jeszcze strzelać do niego z kul ognia, to on może jeszcze tutaj do was skoczyć. Więc uważajcie, o i zaraz przyciągnij hukiem. Nie masz huka. A, noob. I czemu zaskoczyłeś na dół? Jak już kampicie, to już kampcie w jednym miejscu, teraz to już... Masakra. Zlamiłeś, panie, totalnie. I się jeszcze sam zabiłeś. No po prostu... gratuluję, no... Good job. Dobra, sądzę, że nagramy jeszcze jedną walkę, albo dwie. I to będzie na tyle. I w tym momencie zrobimy króciutkie cięcie i powrócę znowu po chwili, jak się wystartuje gra. Dobra, i jesteśmy w kolejnej rundzie. W tym momencie jestem w drużynie niebieskich. Jesteśmy na tej planszy, gdzie również mamy po środku kamienną budowlę, ale także mamy dookoła siebie góry i inne ciekawe rzeczy. Dobra, tutaj chłopaki, nie wiem czemu stoją w miejscu. Ale przynajmniej w grupie, a w grupie zawsze raźniej. No, panie, wyskakuj na ten mój laserek. Co, muszę się teraz bardziej rozglądać. O! Dobra. Trochę mi się obrywało, ale żyją. A to jest najważniejsze. Nie ma takiego mi bicia sojuszników od tyłu. Ty. To wyglądało mi jak iluzja. Dobra, gin. I teraz ty tu. I kolejny zginął, dobra, zostało już tylko dwóch osobników do zabicia. I oni gdzieś kampią. Na górze. A, można do nich strzelać z laserków. Oj, oni z łuku mogą do mnie strzelać. Dobra, jest nas trzech, co prawda, ale jesteśmy trochę mało w tym momencie zgrani. O, jest, ranił ich.
co chwilę. Co prawda oni jako łucznicy mogą mieć jakieś umiejętności do leczenia się bardzo prostego i bardzo konkretnego, więc trzeba ich po prostu harasować. No to znaczy, no, takie harasowanie może im za dużo nie zrobić. I po prostu trzeba w tym momencie pójść do nich osobiście i ich zabić. Aj, baj, chyba zaraz umrę. Panie, ty byś widział, ile ja teraz mam życia, to byś pewnie walczył. Ale że jako, że nie widzisz, to jestem w stanie troszeczkę się zregenerować. Okej, okay. Został już tylko i wyłącznie jeden. A beacon pojawia się za jedną sekundę i w tym momencie naprawdę dla mnie korzystnie będzie zdobyć tego beacona. Kurczę, gdzie on jest? Avalanche. Gdzie to jest Avalanche? To jest Boatman. A, to są u góry. Oj, woj. Bardzo niekorzystnie, bo tam będziemy pod ładnym ostrzałem tego człowieka z łukiem. Ale nic, trzeba pójść i zrobić swoje. No, tu mają chłopaki rację, nie ma sensu bawić się w gonieniem go, chociaż mogę sobie do niego postrzelać. O, i tyle. Dobra, więc jeszcze jeden meczek i na tyle, jeśli chodzi o ten. No teraz całkiem fajnie, po prostu trzymaliśmy się w kupie. Dwa kile dla mnie, dwa kile dla MX, no i tak dalej, tam go wymieniałem wcześniej. Więc teraz znowu utnę i do zobaczenia na następnej walce. Znaczy do zobaczenia na następnym meczu. I jesteśmy po krótkiej przerwie. Tym razem jestem w czerwonej drużynie na mapie. Tej, na której tak ostatnio zginąłem dosyć niechybnie i dosyć nieciekawie. No co ten pan robi? Oj, waj. No nie, takich idiotów to po prostu trzeba od razu reportować i tyle. Mam nadzieję, że obsługa coś z tym zrobi. Dobra, a lecę do przodu. Co się będę nim przejmować? Gdzie są wszyscy przeciwnicy? O, tu jest jeden. Znowu obrywałem. O, tak, znowu ten pan mi tego bierze. Dobra, czyli w tym momencie mam walkę nie przeciwko niebieskim, ale przeciwko czerwonym i może będzie troszeczkę ciekawiej. Gdzie jest ten pan niedobry? Uciekł. Już się... O, jest. No, zatrzymaj się. O Boże, ale czasami z idiotami trzeba mieć styczność. No niestety, w tym momencie lepiej go po prostu uniknąć, szybko rozwalić niebieskich i dać mu spokój, a ja na szczęście to nagrywam i będę miał co reportować go. Dobra, podchodzę sobie w tym momencie tu. O, i on już mi nic nie zrobi. A ja na spokojnie mogę się tutaj zregenerować. I tyle. Więc tak czy siak, dzięki bardzo wam za oglądanie, za to, że byliście tu chwilę ze mną. Jeżeli spodobała wam się klasa maga, to bardzo zapraszam, żebyście sobie nią pograli. Jest naprawdę ciekawa, zresztą ma naprawdę sporo różnych skilli, ale to prawda jeden build tylko wykorzystuję. Ale specjalny odcinek, gdzie będę pokazywać wszystkie umiejętności każdej z klas, zrobię osobno i w tym momencie, no, jako pierwszy pójdzie właśnie mag, bo ma najfajniejsze według mnie skille. Tak więc już niedługo pojawią się takie odcinki, tylko jeszcze muszę rangera nagrać, bo szczerze mówiąc bardzo mi się nie chce, bo nie lubię takich klas daleko dystansowych łuczników. Dobra, tak więc dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że możliwe, że spotkamy się na tej arenie kiedyś i razem będziemy mogli sobie pograć. Tak więc trzymajcie się bardzo serdecznie. Cześć!